metr i 18 centymetrów różnicy między wodą górną a wodą dolną. Ta bariera cały czas rośnie. To znaczy, że obniża się dno bukowej poniżej tej bariery. I to jest bardzo niefajny proces. Cześć! To pierwszy odcinek z serii filmów dotyczących projektu renaturyzacji bukowej. Projektu, o którym opowiedziałem wam, o pomyśle na ten projekt, opowiedziałem wam jakiś czas temu, ze 2 miesiące temu i który to wy finansujecie. Celem projektu jest, jak wiecie, doprowadzenie bukowej do takiego stanu, żeby mogły swobodnie migrować w niej ryby i żyć i żeby nie brakowało w niej wody oraz żeby ta woda była dobrej jakości. I dzisiaj w ramach pierwszego odcinka dotyczącego tego projektu opowiem wam i pomierzę sobie do niego trochę parametrów, które mnie interesują. Opowiem o tym, jak można rozwiązać problem barier, a zwłaszcza pierwszej od ujścia bukowej do sanu bariery, która w niej jest. Jestem teraz w takim miejscu, które może się wydawać zupełnie dzikim fragmentem rzeki, zupełnie naturalnym, ale tak nie jest. Znaczy, w zasadzie jest, bo rzeka potrafi dostosować się do pewnych warunków, do zmiany warunków i po kilkudziesięciu latach, kiedy jest nieruszana, można nie zdawać sobie sprawy z tego, że obserwuje się rzekę, która no nie jest tak całkowicie dzika. W miejscu, w którym stoję, było koryto, powiedzmy od zawsze, dla uproszczenia, ale już 100 metrów wyżej, albo nawet 50, koryta nie było. Był wysoki brzeg, mniej więcej taki, jak za moimi plecami. W tym miejscu bukowa została skrócona o kilkaset metrów. Meander, który odbijał w prawą stronę, został przekopany i koryto stało się proste. Pokażę wam to wszystko oczywiście na mapach różnego rodzaju. To, że to koryto zostało wyprostowane, wiem z mapy hipsometrycznej, z numerycznego modelu terenu dokładnie, który pokazuje szczegółowo różnice wysokości w terenie. Niestety nie w korytach rzecznych. Woda zawsze jest na tym modelu płaska, dlatego to, co jest w korycie, muszę sobie zmierzyć. Ten prosty odcinek został wykopany w latach 50. Na mapie z 51 roku jeszcze mamy zakole, meander, a już na zdjęciu lotniczym z roku 1961 mamy koryto proste i tamto zakole wyraźnie zarasta. Zostało to pewnie zrobione w celu usprawnienia spływu wody, tak jak większość regulacji rzek w tamtych czasach i obecnie, ponieważ proste koryto o większym spadku sprawia, że woda płynie szybciej, więc jakiś teren nam bardziej skutecznie odwadnia. Jest też w stanie skutecznie przeprowadzić bardzo dużą wodę, znaczy szybko pozbyć się jej z jakiegoś terenu. Efekt uboczny, jaki pociąga za sobą skrócenie biegu rzeki, w tym wypadku o bodajże 300 metrów na odcinku w linii prostej 100 metrów, jest taki, że rzeka zaczyna wcinać się. Koryto eroduje. Eroduje nie w boki, tylko eroduje dno. Obniża się. Dzieje się tak dlatego, że rzeka płynąca szybciej, z większym spadkiem, ma większe możliwości przenoszenia materiału takiego jak piasek czy żwir. Jesteśmy w stanie obliczyć to, przy jakiej prędkości, jakiego rodzaju, jakiej frakcji materiał jest przez rzekę erodowany, transportowany i deponowany. No i z takich moich szybkich obliczeń, przy użyciu najprostszych i w zasadzie nieco przestarzałych już wzorów, wychodzi, że nie ma możliwości, żeby w tak skróconym korycie bukowej materiał się odkładał. Może następować tylko i wyłącznie
jego erozja, zwłaszcza, że mówimy o materiale dość drobnym, o piasku. Nastąpiła erozja wgłębna koryta i zresztą następuje ona cały czas. Żeby zapobiec erozji wgłębnej, obniżaniu się dna koryta bukowej, wybudowano kamienne rampy. Jedna z tych ramp, pierwsza od ujścia, jest aktualnie główną barierą dla migracji ryb w rzece Bukowej. I to, jak możemy rozwiązać problem tej bariery, jest w zasadzie bardzo proste, ale możemy to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy sposób jest taki dość prosty do wyobrażenia sobie, rozbiórka tej bariery. Wjazd koparką, wybranie głazów, które ją tworzą, no i bariera znika. Ale wraz z nią dno zaczyna erodować także powyżej. Oczywiście ono zamiast takiego schodkowego przebiegu miałoby bardziej płynny, bardziej równomierny przebieg, ale na pewnym odcinku nastąpiłaby erozja wgłębna. W Chłopskiej Woli, we wsi, gdzie ten próg jest zlokalizowany, na końcu czy początku tej wsi na pewno byłaby odczuwalna erozja wgłębna koryta rzeki i najbliższych koryta wód gruntowych, które i tak są już dość głęboko, znaczy kilka metrów poniżej poziomu brzegów. No więc ten sposób jest najprostszy i najtańszy, ale niesie ze sobą taki skutek, że erozja koryta powyżej bariery dalej następuje. Poniżej trochę by zahamowało, pewnie nastąpiłaby lekka agradacja, ale w krótkim okresie czasu, w długim, dalej to koryto proste mamy, które będzie erodować, ponieważ prędkość wody jest tutaj zbyt duża. Drugi sposób to wydłużenie rampy, przysypanie dolnej jej części, przysypanie tego dołka, który tworzy się przed nią, kamieniami, żwirem, tak żeby wydłużyć rampę, zmniejszyć jej spadek, żeby dla ryb była ona bardziej przyjazna. To by musiało być kilkukrotne wydłużenie tej rampy. Jest to oczywiście do zrobienia, też jest to dość tanie. Nie mamy erozji wtedy wgłębnej powyżej bariery, ale poniżej ona tak samo w dalszym ciągu następuje, ponieważ nie zmniejszamy spadku podłużnego koryta na tym odcinku. Trzeci sposób, taki najbardziej według mnie holistyczny, naprawiający najwięcej błędów, jest taki, żeby rampę może minimalnie obniżyć, ale przede wszystkim odkopać ten meander, to zakole, które tutaj było i które sprawiało, że rzeka nie erodowała tak mocno w głąb, ponieważ wraz z wydłużeniem biegu rzeki, tak jak było w oryginale, zmniejsza się jej spadek podłużny i zmniejsza się prędkość wody, co skutkuje tym, że materiał może być już nie tylko erodowany i wynoszony do sanu, ale też i deponowany w tym korycie. Zmniejszenie spadku podłużnego na odcinku od górnej części rampy do miejsca, w którym stoję, byłoby dwukrotne. Aktualnie ten spadek wynosi ponad 4 promile, a z korytem takim, jak było w oryginale, przed przekopaniem tego prostego odcinka, wynosił niecałe 2 promile. Więc kolosalna różnica, jeśli chodzi o transport materiału w rzece. Musiałoby się zadzieć tak, żeby zasypać, pewnie zostawić jakąś ścianką szczelną wręcz, to koryto aktualne na pewnym odcinku. Jego część mogłaby sobie spokojnie zostać, funkcjonować jako taka cofka, ale należałoby przekopać koryto w tym, to zakole, które ma swoją wydzieloną, zostawioną działkę zresztą i jest aktualnie sporo wyżej od koryta bukowej. I dzisiaj chciałbym sobie pomierzyć w paru miejscach parę takich przekrojów czy też profili koryta bukowej i zobaczyć, jak dużo wyżej jest to boczne koryto od tego aktualnego, żeby mieć w ogóle pojęcie, czy takie coś jest realnie do zrobienia. Taka renaturyzacja w najszerszym tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o ten akurat odcinek rzeki. Załatwienie kilku problemów naraz. Co oczywiście byłoby to najlepsze rozwiązanie,
ale zdecydowanie najdroższe, najbardziej skomplikowane technicznie, prawnie. No ale tak to jest, jak się chce coś zrobić dobrze, to jest to trudniejsze niż jak się chce coś zrobić prosto i na szybko. Co dziś namierzyłem i co z tego wynika? Zrobiłem sobie dzisiaj kilka profili koryta. Od profilu przy ujściu rzeki, który widzicie tutaj, poprzez profil ten, który widzieliście, jak chodziłem po rzece na początku filmu, poniżej ujścia tego dawnego koryta, profil trzeci powyżej tego miejsca i profil czwarty powyżej rampy. Nie robiłem profilu zaraz poniżej rampy, ponieważ woda lekko wyzbrała w związku z roztapiającym się śniegiem i nie za bardzo chciałem się tam moczyć w tej zimnej, zwłaszcza wodzie. No i co z tych profili wynika? Jak one wyglądają? Można sobie w Excelu zrobić taki wykresik. Oczywiście jest to profil przez koryto, profil poprzeczny w którymś tam miejscu. No i dzięki temu taka główna dla mnie wartość tych pomiarów to to, że mamy tutaj rzędne dna, czyli wysokość nad poziom morza zmierzoną możliwie dokładnie, z dokładnością do około 1,5 cm w pionie i w poziomie tak samo. Więc dzięki tym pomiarom mogłem chociażby zobaczyć, jakie są spadki koryta, no i sprawdzić, tak jak mówiłem, jak można by poprowadzić takie koryto tędy jego dawną trasą. No więc spadki policzyłem sobie w oczywiście bardzo prosty sposób. Długość koryta, tutaj już z meandrem do miejsca powyżej rampy, od ujścia do górnej wody na rampie 1220 metrów, aktualny stan 803 metry, więc 417 metrów zostało rzece zabranych przez przekopanie tego koryta. Nachylenie między górną częścią rampy a ujściem rzeki, mówię cały czas o dnie, o rzędnych dna, to jest 2,8 promila, czyli 2,8 metra na kilometr. W wariancie z odzyskaniem tego meandru to by było 1,9 promila, 1,9 metra na kilometr. No więc sporo mniej. Tutaj jak widzicie jakieś takie projektowane prędkości, pół metra na sekundę by było teraz ponad 6, ale tutaj wchodzą jeszcze współczynnik stała i inne rzeczy, które nie do końca wynikają z tego, co pomierzyłem. To taki tylko szkic oczywiście. Więc no ale już na podstawie takiego prostego szkicu paru profili i paru pomiarów można sobie wyobrazić, jak mogłoby wyglądać koryto bukowe w tym miejscu, tak żeby rampa, która jest tutaj, nie stanowiła bariery dla ryb i jednocześnie, żeby nie doszło do obniżenia, do erozji wgłębnej koryta powyżej tej rampy, choć z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej wsi Chłopska Wola byłoby to mile widziane, żeby tutaj doszło do erozji głębnej. No ale mniejsza, nie chcemy tej erozji. Chcemy, żeby rzeka nie erodowała tak szybko tutaj, bo pomierzyłem sobie wodę górną, wodę dolną na rampie i okazało się, że w ciągu 3 lat o 30 cm się zwiększyła ta różnica, więc erozja tutaj zachodzi naprawdę bardzo szybko i to jest pewnie związane z erozją wgłębną sanu. No ale wymyśliłem sobie w taki bardzo łatwy sposób co 10 metrów, jaka mogłaby być rzędna dna. Tutaj zaczynając od rzędnej 147-32, bo taka była najmniejsza zmierzona gdzieś w tym miejscu. Oczywiście, żeby było jeszcze fajniej, to można by ją obniżyć do powiedzmy 147-15. Wtedy spadek byłby
jeszcze ciut mniejszy. No więc co 10 metrów mamy tutaj o centymetr i 80 mniej więcej niższą rzędną i możemy sobie tak polecieć. Tu jest moment taki, w którym widzimy, że musielibyśmy się wkopać na 3 metry. To jest zmierzona wysokość, to jest wysokość wymodelowana. No więc jak widzimy 149,84, 146,89 powinno tutaj być. W tym miejscu powinna być zasypana część koryta, jakaś twarda ścianka odporna na erozję, a tutaj o 3 metry przekopane. No i tak lecimy, tutaj widzimy, o ile musielibyśmy przekopać. Oczywiście tutaj już pomiarów nie robiłem, bo z numerycznego modelu terenu możemy się dowiedzieć, ile, jaka jest wysokość w każdym tym punkcie, więc nie ma co tego dublować, choć oczywiście dla większej dokładności, już jakby chcieć to faktycznie robić, to tych pomiarów należałoby zrobić dużo więcej, dużo bardziej szczegółowych. No ale to jest taki tylko spojrzenie na to, jak można by to zrobić, żeby było fajnie. I w tym miejscu już rzędna dna zgadza się, ta wymodelowana z rzędną rzeczywistą, taką jak jest teraz. Więc w zasadzie ciąg dalszy nie uległby zmianie aż do ujścia, choć erozja wgłębna tego kawałka dalej będzie postępować. Więc tym bardziej myślę, że warto nadrobić tutaj trochę zmniejszoną prędkością wody i przynajmniej częściową depozycją materiału w tym korycie. Tutaj największa zmiana by nastąpiła. Poziom wody musiałby się tutaj podnieść o ponad metr, żeby dorównać do górnej wody nad rampą, ale to by spowodowało zasypanie tego kawałeczka do dużej wysokości, no, o kilka metrów, 5 metrów powiedzmy. Jest to wykonalne. Oczywiście jakby mieć odpowiednie narzędzia, znaczy najlepiej jakby być odpowiednią instytucją, która projekty typu przekopanie meandru robi jeszcze w dalszym ciągu na co dzień, więc może dla odmiany w takim miejscu mogłaby meander przywrócić po to, żeby umożliwić migrację ryb przez barierę i żeby zrenaturyzować fragment ujściowy rzeki Bukowej. Oczywiście wiązałoby się to z wycinką fragmentu lasu łęgowego, który zdążył wyrosnąć tutaj przez te 70 lat. No kilkadziesiąt drzew na pewno by poszło, ale coś za coś. Kilkadziesiąt kilometrów Bukowej otwarte dla migracji ryb. I oczywiście to jest takie rozwiązanie skomplikowane, kosztowne, ale według mnie najfajniejsze w stosunku do tylko obniżenia czy rozbiórki ramp, które też są spoko dla migrujących ryb, dla ochrony przeciwpowodziowej tej wsi. Generalnie tutaj im wyższy poziom wody spiętrzony tą rampą, tym większe zagrożenie powodziowe ze strony Bukowej. No ale to i tak jest temat marginalny, ponieważ Bukowa zasadniczo nie grozi powodzią. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Może kolejny będzie wzdłuż Sanu.